No witam, witam. Mam włosy rozczochrane jak niedźwiedź, sierść na wiosnę. Nie miałem fryzjera od początku lutego, a już powinien być przynajmniej raz. A w zasadzie już więcej niż raz. Ale... A w tej chwili jestem jeszcze kilka dni, jeszcze 3 dni w klinice rehabilitacyjnej, rehabilitacja. Mówiłem, że miałem udar? Nie mówiłem? No to teraz ci powiem. Miałem udar 7 lutego. I prawdopodobnie jak spadłem z krzesła, to złamałem nogę tutaj w kości tej piszczelowej. No i w związku z tym byłem w gipsie. Najpierw gips założył na tą nogę, potem taki bucior wielki, ciężki. Ciężki to nawet może nie, ale wielki, taki usztywniający but typu orteza. Takie usztywnienie na takie rzepy zapinane, żeby ta kość miała stałe miejsce, żeby się nie przesuwała. No i przez 4 miesiące nie wychodziłem w zasadzie z domu. Mało tego, nie wychodziłem poza moją wersalkę. W pampersie po prostu i pampersy robiłem i to, i to. Straszna rzecz, wstydliwa i bardzo niewygodna. Miałem pomoc mojej siostry na całe szczęście. Ja przecież mieszkam sam. Siostra mieszkała u mnie czasami dzień i noc. Robiła zakupy, coś tam jeszcze w domu, przygotowała posiłki. No bo ja byłem unieruchomiony. No i w związku z tym nogi oduczyły się chodzenia. Mięśnie tak sflaczały, że nie mogłem chodzić. Ortopeda w pierwszych dniach czerwca był u niego ze 3 razy na kontroli, czy już mogę chodzić, czy nie. I 3 czerwca powiedział, że można zdjąć gips, but, ortezę może kupić i chodzić w tym bucie. I dał mi to skierowanie właśnie do sanatorium, do kliniki. Miało być około 3 do 4 tygodni. Okazało się, że po 3 tygodniach, w poniedziałek mija, czy jest piątek, mija 3 tygodnie i we wtorek do południa wychodzę już do domciu. Bardzo dobrze, bo to jest taka nuda. Straszne warunki. No i co tu mówić, no. Tutaj poza tym takim fajnym ogrodem, takim jakby parkiem przyszpitalnym, no, kiepsko to widać, bo kiepsko widać. Potem ci pokażę tam coś jeszcze. Nie ma nic więcej do roboty. Jest telewizor, ale tam mamy takie stare kwoki, siedzą i jeszcze chyba ze 2, ze 3 głuche i komentują na całą parę. Tego się nie da słuchać po prostu. Tak. W poniedziałek wychodzę. Mam sporo zabiegów. Od poniedziałku tego, który właśnie zaczął się w tym tygodniu, od 5 dni, miałem mieć jeszcze nowy zabieg zamiast masażu klasycznego. Miałem mieć masaż wirowy na te moje nogi. Ale, słuchaj, tak się stało, że gdzieś nie wiem gdzie, nawet nie wiem gdzie, bo nie czułem, że boli. Rozwaliłem tu kość tą udową, znaczy udo. To jest lekko. Ale ponieważ biorę także leki na rozrzedzenie krwi, leki na leki przeciwzakrzepowe, to ta krew leciała i leciała, sączyła się. No już ja nawet nie widziałem tego. Jechałem na wózku, szła pani doktor, jedna tutaj z tych lekarzy miejscowych, z kliniki, tak zobaczyła tą moją nogę zakrajoną. A coś się panu stało? A gdzie? A tu na ta noga. Co to jest? Ja mi spojrzałem. No widocznie się gdzieś uderzyłem, nawet nie wiem gdzie. Proszę pana. A ona wiedziała, że mam tą wirówkę. Ale na wirówce pan był? No byłem, ale miałem całą nogę. Nie było tego skaleczenia. Proszę pana, to jutro pan nie pójdzie, nie wolno panu pójść na wirówkę. Pan ma przecież otwartą ranę. No co pan? Chce pan się zarazić czymś? No, co dyskutować? Ma rację, lekarz, fachowiec. No i nie chodzę. A dzisiaj jeszcze gdzieś tam siedziałem na ławeczce w tym ogrodzie, w tym mini parku klinicznym, wokół kliniki. Jest ładny ogród. Coś mi tam lekko gdzieś się tam tak zaswędziało w budce. Podrapałem się i rozdrapałem to coś na jakiś trupek może. No i znowu to samo. Krew jest rozrzedzona. Nie chrzepnie, bo mam tabletki te przeciwzakrzepowe. I krew cieknie i cieknie. No już tak wyglądam, jak mnie ktoś zbił, pobił strasznie. Poleciałem tam na górę do nas tam, najpierw to trzecie, tam gdzie mieszkam w tej chwili, w takiej sali 3-łóżkowej, akurat 3 nas tam jest po udarach. Ja jestem chyba w najlepszej kondycji tamtych 2, no to miał ten udar niedokrwienny, 5 lat temu, ale też nie chodzi, a drugi Boguś taki. Facet z Podbuska, 64 lata czy 5 lat, nie mówi, właściwie nie chodzi,
niesamodzielny, nawet jak je to tak dziwnie, jakoś tak jak kaleka, tak ręka częściej trafia, a to w oko, a to w ucho, a to w nochal, tą zupę wpychał parę razy, no karmią go teraz. Przywijają, no też pielucha w tym pampersie. No, czyli nie będę miał już tej wirówki, trudno, stało się, nie mam, no nie wolno, bo mam te świeże rany, nie wolno mi, ale mój turnus się już kończy, na szczęście w poniedziałek przyjeżdża Paulina, która jest moim asystentem osoby niepełnosprawnej. Dostałem taką pomoc, 30 godzin w miesiącu. Pani kobieta, 31 czy dwuletnia, bardzo fajna kobieta. Ma takiego smyka, synka Iliana, rozrabiaka straszny, 7 lat, teraz idzie do szkoły. Korzysta z mojej hulajnogi, się cieszy strasznie jak się widzimy, bo a mogę na hulajnogę, proszę pana, no pojedziemy, ale tutaj to nie, pod blokiem nie, bo tu jest za duży ruch, co dzieciaki latają, szaleją, wiesz. Na rowerach jeżdżę, nie, tutaj to nie. A, przyjeżdża, Paulina, mam pamięć dobra, nie? Przyjeżdża do mnie w poniedziałek około południa, bo we wtorek, ach co ja plotę, we wtorek, a nie poniedziałek. We wtorek około południa zabierze mnie stąd do domciu, no i zaczyna się potem już rehabilitacja w domu. A skąd Paulina? Ja zacząłem mówić, czy to jest asystentka, tak jakby opiekunka, z tym, że bez opiekunka osoby niepełnosprawnej, z tym, że bez kilku czynności. Nie płacę za, znaczy nie płacę ja, płacę za to państwo, skarb państwa w ramach tego programu Senior 60+. Jest taka właśnie pomoc dla osób niepełnosprawnych, niechodzących. Się nazywa asystent osoby niepełnosprawnej. No, to bardzo fajnie, co miałem mówić. No nie wiem. Tak. A jak chodzę? No to chodzę, już słuchaj, na całe szczęście tutaj te zabiegi, mnóstwo strasznie ciężko pracuję, tyram po prostu, żeby chodzić, bo chcę chodzić. Chodzę już, plan był, żeby chodzić bez kuli, bez laski, bez wózka, bez niczego. Chodzić gdzieś tak pod koniec sierpnia. Jest końcówka lipca i ja już chodzę, no truchtam, tak, na małych odcinkach, niosąc tą kulę swoją, tą kulę, niosąc, słuchaj, w garści. Już nie podpieram, idę tylko, niosąc kulę, no to jest ta kula moja. Niosę, trzymam ją w garści i idę z nią, bo no muszę mieć jednak pewność, jakąś pewną pewność, że nie upadnę, że mam czym podeprzeć, jak gdyby moja zdrowa noga. A że tyrałem, to wiem, bo czuję uda bardzo mocno przetrenowane. Dzisiaj sobie zrobię jutro, to jest przerwę w ćwiczeniach. Pójdę jeszcze na gimnastykę, ale już tak lekką tylko, bez przysiadu, bez rowerków tych ciężkich. Rowerek może będzie, ale na skróconym czasie i na ograniczonym obciążeniu. I no i tu będę po tym ogrodzie będę spacerował. Z kulą, bez kuli spróbujemy. Tak. To tyle chyba. Ach, opowiem coś jeszcze. Tutaj rozrapałem tą jedną ranę. Coś mnie ugryzło tutaj też ponad tą raną, którą zdobyłem, uderzając pod łudziem, nie wiem co, w stół, w krzesło, może w łóżko, nie wiem gdzie, tu może w ławkę, w tym ogrodzie gdzieś uderzyłem, nie czułem bólu, ale zaczęło krwawić mocno. No i troszkę nad tą raną, dzisiaj jeszcze, coś mnie użarło, wiesz, okuło. Ja nie patrzyłem, tylko tak bezwiednie podrapałem się po tym udzie, rozdrapałem to. Dopiero zauważyła tutaj taka też pacjentka siedząca obok mnie na ławce, bo tu ławki są ciągle pełne. Ile miejsc, tyle czas na ubitych pacjentów. No a co się panu stało w nogę? No właśnie nie wiem, a co to? Rany boskie, jak krwawie. No proszę pana, niech pan idzie szybko do recepcji, poprosi pan o plaster, niech to panu przemyją, proszę pan się tak wykrwawi, natychmiast proszę. No i poleciałem, założyła mi opatrunek, przemyła to, ale tak się złożyło, że w międzyczasie przyszła ta właśnie sąsiadka z mojej ławki, też mieszka na moim piętrze, tylko po drugiej stronie, obok, pacjentka, tylko sąsiadka w sensie pacjentki.
No i mówi, że zrobiła siostrze robotę. Chciała mi pomóc, ale narobiłam siostrze, widzę roboty. A ja mówię, to jest pani siostra na pewno? Bo wie pani, teraz się nie mówi siostra, to się siostry przecież na panią obrażą. A jak się mówi? A jak się mówi? No nie wiem. Teraz ta pielęgniarka z recepcji odzywa. Proszę panią, albo pani pielęgniarka, albo według tytułu mojego. No jaki pani tytuł ma? Magister, tak? No właśnie, pani magister. No to może w aptece tak mówią. No ale tak się mówi, proszę, ale nie siostra. Bo się obrażę, tak powiedziała. No i śmiały się panie obie z siebie nawzajem. Ja stałem z boku, tylko słuchałem. Także nie pielęgniarka, ale nie siostro. I tylko proszę pani pielęgniarko, albo pani magister. Takie zasady to mają. No to tyle na dzisiaj wstępnego materiału. Jakieś tu bawię lato lata po powietrzu. Za wcześnie, ja wiem. A bo tutaj siedzę pod lipą taką. Przekwitła już, no nie pogadać. Słuchaj, w Kielcach nie ma pszczół. Lipa miała buczeć od pszczół. Zawsze tak było, że buczała. A w tym roku lipa, jeszcze mam te lipy. Czekaj. A za mną, za plecami nie widać stąd. Jest moja dawna szkoła podstawowa. Myśmy na nią mówili konopa. Ja chodziłem do konopy. To podstawówka numer 2 w Kielcach imieniem Marii Konopnickiej. Stąd konopa. Do konopy chodziłem. No, przez siatkę dosłownie. Tutaj tam za siatką. Nie wiem, czy nie widać. No to jeszcze raz. Do mojego zobaczyska i bye bye. Jeszcze zanim bye bye pójdź. Tutaj gdzieś, powiedzmy z tej strony. Widzisz, że światło się zmienia dziwnie. Mój smartfon ma takie, nie wiem, starzeje się smartfon czy co? O, zobacz, jak źle, fatalnie. Rozstroił się coś. Tutaj dzieci takie, zrobię okienko, pokażę okienko, w okienku zdjęcie innego filmu, na który cię zapraszam, zalecam, obejrzysz. I wpisz mi w końcu jakiś komentarz, zdanie komentarza, czy ci się podobało, czy taki vlog w zasadzie o niczym, o tak zwanej dupie marynie. No, czoło takie świsze, jasne, przypalone jak gdyby. No teraz trochę lepiej, jeszcze gorzej chyba. Co miałem mówić? Zapomniałem. To zdjątko. Wpisz mi tam pod tym filmikiem, tym pisz i pod tym z tego linku zdanie komentarza, czy ci podoba, czy taki właśnie vlog ad hoc z bieżącego dnia bez tematu wiodącego, czy ci pasuje, czy nie. Jeśli nie, to nie bój się, łapka w dół. Jeśli tak, łapka w górę. Bo i to punktuje na moją korzyść jako aktywność moich. Tam ktoś mi tu z okna, coś tam się patrzą, że ja nagrywam, niech się patrzą. I to jest dla mnie jeden punkt za aktywność moich widzów, za twoją aktywność. Dzięki temu moje filmiki będą gdzieś tam bliżej czuba tej tabeli filmów polecanych, zalecanych. Nie na dnie, a u góry. No nie na samym szczycie, bo mam małą oglądalność, na mało wyświetleń, ale to wiesz, no, jakoś tak się złożyło dziwnie. Tak. I komentarz. A tymczasem naprawdę do miłego zobaczyska. Bye bye. To zajdzie za 2-3 dni. Będę coś tam pokazywał znowu. Chyba o tej klinice mojej. No bye. Bye bye. Pamiętaj. Albo i to. I komentarz. Pisz. A tu będzie ikonka z moją gębulą do subskrypcji. Też kliknij. Bye bye. Bye.